Statystyczny Polaku, zastanów się, co robisz dobrze. Jeśli nic, to zajmij się właśnie tym. Ale rób to dobrze. Cześć. Zobaczcie, co robi, kiedy myśli, że go nie widzę. Mamy mało w ogóle przestrzeni takich osobnych i nie cierpimy z tego powodu. Bo często ludzie nas pytają, jak wy możecie tak wytrzymać, że ciągle razem w pracy, razem i pewnie, że czasami się kłócimy, jesteśmy normalnym związkiem, ale jednocześnie nienormalnym, to znaczy takim, jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo tacy, no, bardzo blisko siebie i jak Bartka nie ma, no nie wiem, w zeszłym roku kręcił film, nie było go miesiąc, bo był w Trójmieście, no to jakby nagle ja musiałam jakby od nowa się nauczyć tego życia bez niego przez ten miesiąc i przyszło mi to na początku z trudem. Ja i mój osobisty trener. Goni mnie na rowerze. Aktor i aktorka w związku, no to jest trudne życie. To jest naprawdę ciężko pewne rzeczy dogadać, pogodzić. Ale wydaje mi się, że to jest taka para, która daje sobie z tym znakomicie radę. Ja szybko się zorientowałam, że to jednak jest coś więcej niż przyjaźń. Ja nie. Że to, jak to? To zrozumienie, tak, nie tak, no właśnie to... Tak było, że ja bardzo długo u mnie nie odpalała w ogóle fascynacja. Kłamie trochę, ale dobra. No. Nie, no, podobałaś mi się bardzo od samego początku, ale to jakby podobało mi się wiele kobiet w życiu i nie miało to takiego wpływu. Ale uciekałaś po prostu od tego strasznego, wielkiego uczucia, przyznaj się. No ale potem jak już walnęło, to już nie było co zbierać. Mogę, jak pan Zagłoba, powiedzieć, ja to nie chwaląc się sprawił. Prosiłem, żeby jak będą sceny pocałunków, a w każdym odcinku były ich przynajmniej jedna, jak nie kilka, proszę bardzo, by się naprawdę całowali. Więc oni się nacałowali. Myśmy kręcili to 13 tygodni i chyba podczas sceny z Makowcami, po ujęciu, Tamara tak wyciera Bartkowi, bo tu coś zostało mu resztka maku. I nagle zauważyłem, że to jest inny gest, to nie jest gest koleżeński. Mówię, tam chyba coś zaiskrzyło, coś się pomiędzy nimi dzieje. No jak się okazuje, byłem chyba jedną z ostatnich osób na planie, która to zauważyła. Prawda jest taka, że zaczęliśmy być razem dopiero jak posprzątaliśmy sobie te nasze prywatne sprawy. Znaczy, no, wcześniej to... W sensie taki personalny, no tak. Wiadomo, że tam sprawy te wszystkie techniczno-sądowe, tak, i tak dalej, to siłą rzeczy muszą trwać po prostu. I to też było właśnie dla mediów jakby no, takim łakomym kąskiem, no bo tu się toczyła sprawa, my już byliśmy razem, no i można było sobie używać. Ścigali nas, siedzieli, wybierali ze śmietników, sprawdzić co tam, czy tam butelek nie ma na przykład. Zajrzymy w przeszłość? No to jest zresztą właśnie album, który mama mi zrobiła. To jest Ale tutaj mam lat 18, jestem tutaj po prostu na alfa włosy, bo taka moda była wtedy. No to moje wielkie niespełnione marzenie, jazda figurowa. I strasznie chciałam być łyżwiarką, ale chyba się nie udało.